zbieraj kolejne zwycięstwa w mistrzostwach. No dobra, wygrałem sobie zawody Arielem Atomem, było naprawdę fajnie. Dużo emocji. A może po sukcesie w mistrzostwach masz ochotę na wyścigi pokazowe? Spotkamy się na miejscu. Właśnie, wyścigi pokazowe. To może być ciekawe. Ostatni wyścig Arielem Atomem. Why not? Zobaczmy, to tutaj będziemy się ścigać z jakimiś samolotami. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. Jak mi pójdzie? Tutaj mamy jakiś shooter. Te wyścigi, one pozornie są łatwe. Wszyscy mówią, że są skryptowane, ale tak nie jest. Często zdarzało mi się w przypadku na przykład pierwszego wyścigu, że przegrałem z tymi myśliwcami, z którymi się wtedy ścigałem. To nie jest tak hop-siu. Aha, teraz będę się ścigał Fordem Raptorem, SVT Raptor. Prawdopodobnie. Tak. Przyda ci się. Przyda ci się, nie wierzysz w moje umiejętności? Hej! Ja ci dam, człowieku. Leci. Kurde, ja strasznie lubię te wyścigi pokazowe, bo one tak się nazywają. To jest świetne, naprawdę. Takie urozmaicenie po przejściu na przykład jakichś czy wygraniu po prostu mistrzostw. Bardzo mi się to podoba. Ok. Wow! Kurde, wiecie co? Chyba wezmę sobie teraz jakiegoś suwa do jazdy. Strasznie jestem ciekawy, co będzie można zrobić z suwem w tej grze. O cholera, to nie jest takie proste. Z tym gościem wygrać. Łap. Zaliczyło mi czy nie? Tak, zaliczyło mi, dobra. Kurde. Na razie on jest pierwszy. Doświadczenie z War Thunder ma dosłownie. Jak tu jechać tym autem? Kurde. Zaraz, nie, tam mamy punkt kontrolny. Dole, aha, bo tu nie mogę sobie skrócić w ten sposób. Czy ja mogę jechać tym autem na przełajną? Myślę, że na pewno mogę. Kurde, jak on to zrobił? No nie no, nie mogę sobie za bardzo skracać, właśnie o to tutaj chodzi. Wow! Dobra, teraz się uda, czuję to. Uwaga. No gdzie wyjazd? Wow, pierwszy! Tak jest! Haha! O kurde! Nie, muszę to cofnąć. Jakie ładne widoki tutaj są, jakieś bardzo wysokie wzgórza. Moment, ale to można po prostu przejechać tak na wprost. O tak o. Hop. Proszę bardzo, po co ja się tutaj tak starałem? O, trochę mnie stresuje to, że on leci nad moim dachem. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę. No i gdzie? Nie. Uff. Jeszcze mi światłami po oczach daje. Wyłącz długie, jak jedziesz naprzeciwko kogoś. Cholera. Jeszcze w dzień długie w oczach. Co za gamą. Dobra. No i zobaczymy, gdzie on teraz jest. Dobra, widzę go na mapie, pewnie też go widzicie. I uwaga. No dobra, można powiedzieć, że ten wyścig był skryptowany. Pod koniec 6 razy mógł mnie załatwić. Co idzie z tymi samolotami? W przyszłym roku spróbuję sprowadzić Concorda z emerytury. Dobra robota, stary. Concorda. Concord by tutaj w ogóle na tych zakrętach nie wyrobił. Zacznijmy od tego.
Przecież to jest bardzo szybki samolot, on już jest wycofany w ogóle z użytku. Albo to dość ciekawy samolot pasażerski. Pamiętam, że on chyba tam osiągał jakąś ponaddźwiękową prędkość i bardzo szybko się nim podróżowało po prostu. Swoją drogą ciekawa sprawa. No a teraz są inne samoloty. Nie znam się na tym i zaraz pewnie by się zjawiło masę komentatorów, którzy by powiedzieli: Luce, ty to powiadasz, Concord to, Concord tamto. Więc nie będę się w ten temat wdrążał teraz. Dobra, tutaj mamy kontynuację wycieczki, ale mam Ariela. Ariel się spisał, nie spisał. Bardzo ciężko mi się nim jeździło i jeździ nawet, gdy mam tutaj napęd 4x4 i praktycznie każdy samochód z napędem na 4x4 posiada oczywiście taką wadę, że gorzej się nim skręca, ale ma zdecydowanie lepszą trakcję i stabilność. No i przyspieszenie, no nie ma co się tutaj oszukiwać, jeśli mamy zajebistą trakcję, to i przyspieszenie jest lepsze. Więc można powiedzieć, że ten Ariel jakoś się tam spisał. Nie jestem dumny z tego, że zrobiłem go z napędem 4x4. No ale inaczej bym sobie rady nie dał nawet ze wszystkimi możliwymi pomagajkami włączonymi i z obniżonym poziomem trudności, naprawdę. Tym samochodem się jeździć nie dało. Szkoda, że wam tego nie pokazałem. No ale teraz musimy się już zająć innym samochodem. Tutaj nieopodal mamy Centrum Horizon, gdzie warto się udać zmienić i stuningować auto. Wow, można wjechać pod to. Tutaj mamy Volkswagena chyba, Bora czy Audi? Co to jest? Audi chyba. Audi A4, dobra. Trafiki też są tu licencjonowane, co jest bardzo fajne. I robiąc im zdjęcia tak, że dostajemy punkty, czy raczej po prostu kasę. Dobra, tu będziemy sobie kontynuować wycieczkę, ale zanim to sprawdzimy nowy samochód. Sprawdźmy, jakie ja mam w ogóle, bo pewnie coś tutaj mi się wylosowało. Przecież ja mam tego, Escalade'a. I to jest SUV. To jest SUV w klasie D. Oh man, wybierz samochód. Zobaczymy, co z niego da się zrobić. O kurde, strasznie jestem ciekawy. Ulepszenia. Myk. O spoilerowanie. No i tutaj pewnie dużo nie można zmienić. Coś tam jest. Coś tam jest. 2500 kg po. Oh shit. Serio? Chcecie, żebym to ładował do niego? Jezus, ale to jest jedyna opcja, żeby móc tutaj regulować jakkolwiek docisk. Chociaż nie wiem, czy tak naprawdę w tym aucie będzie to potrzebne. Na razie nie instalujemy. Wygląda to okropnie. Dobra. Poszerzanie kółek. Z przodu nie musimy dawać jakichś konkretnych. Nie wiem, jak tu w ogóle z trakcją, ale podejrzewam, że nie jest najgorzej. Spróbujmy skupić się na mocy. Zobaczymy, czy do jakiej klasy uda się ten samochód w ogóle podnieść. Zobaczmy, czy mamy tu jakieś możliwości konwersji. Tak, możemy zrobić, aby ten samochód miał napęd na tył. I możemy dać, co to jest. Sprężarka odśrodkowa, wyporowa i dwie turbosprężarki. Z tego co widzę, największy efekt do mocy dadzą dwie turbosprężarki. Ale najpierw, zanim to założymy, a mam taki plan, zobaczmy, co się da zrobić z tymi częściami. To sobie wszystko ładnie pozakładamy. Nie wiem, czy da się ten samochód podnieść do klasy S, albo S1 albo S2. Byłoby to co najmniej śmieszne, jakbym jechał takim wielkim Escalade'em, SUV-em obok Aventadora i jeszcze go wyprzedzał. To już w ogóle. Mam ponad 1 000 000 kredytów. Mogę kupić naprawdę bardzo dużą mogę wybierać spośród bardzo dużej gamy samochodów w tej grze, bo praktycznie na każdy mnie chyba stać, a jak nie na większość, czy na każdy, nie wiem, czy na każdy, czy nie na większość. Klasa B już jest. No jak się da do klasy A, to raczej będzie trochę lipa. Nie widziałbym Escalade'a w klasie A. Dobra, koło zamachowe. Myk. Dobra. Teraz układ prowadzenia.
Chociaż właściwie, no jestem ciekawy, jakby sobie poradził w tej klasie A. Ładnie teraz wygląda taki obniżony. Zdecydowanie poprawić osiągi powinno tutaj odciążenie. Jestem ciekawy, ile damy radę zejść z tej wagi, bo mieliśmy nieco ponad 2,5 tony. Instalujemy kratę, to jest dodatkowe 119 kg, ale tu mamy odciążenie i zobaczcie, samochód od razu wędruje do klasy A. Minus 634 kg, to jest naprawdę konkret. 434 kW tam widziałem. Tak, jeszcze tutaj mamy coś do instalowania. Dobra, wkładamy wszystko, zobaczymy co się z tym samochodem da zrobić. Tego nie możemy, to możemy. Co to się tu dzieje? Start. Tego nie mogę zainstalować prawdopodobnie, czy mogę? Mogę, okej. Świetnie, to ciekawe. Czy mogę zainstalować te części z dodatku Storm Island? Bardzo ciekawe. Dobra, teraz... Ojej, jestem ciekawy. Co z tym samochodem będzie się teraz działo? Oponki. Może zanim zainstaluję opony, ale fajnie wygląda taki obniżony, naprawdę. Zanim zainstaluję kolejne części, zobaczmy jak to w ogóle jeździ. Ja nim nigdy nie wyjechałem jeszcze na drogę, nie wiem jak on się na tej drodze zachowuje. Akurat pada też, czy niefortunnie. Jak on brzmi, to jest niesamowite. Klasa A. Nie inna klasa jak klasa A. Jak w środku wygląda? Wygląda tak. Mało widać, bo jest ciemno. Ale wow. To jest cud. No szkoda, że nie pojeździłem nim przed tuningiem. Ale i tak kurde daje. Nieźle. Dobra, profesjonalny kierowca. Ariel Atom 500 V8. No i zobaczymy, czy uda się wygrać jadąc Escalade'em. O kurde, tamten zostawił z tyłu. Czego mi tu brano? O kurde, właśnie szkoda, że pada ten pieprzony deszcz. Nie mogę sprawdzić tak naprawdę, jak ten samochód przyspiesza. No widać, że lata bokiem, więc na pewno będzie trzeba polepszyć trakcję, a więc zmniejszyć ciśnienie w oponach. I... ojej, gdzie on pojechał w ogóle? Tak, będę musiał zmniejszyć ciśnienie w oponach, no i dać szersze opony i zmienić prawdopodobnie typ opon na bardziej wyścigowe. Zrobimy sobie SUV-a na wyścigi. Co wy na to? Na wyścigi asfaltowe. Gdzie ja jadę? Nie wiem, ale chyba to będzie krótsza droga. Skręcimy tutaj. Słuchajcie, wygrałem! To było dobre. Nie wiem jak to zrobiłem, gościu był daleko przede mną, a i tak udało mi się wygrać. Kolejny wheel spin, wow. Samochód, samochód, będzie samochód. Uwaga, uwaga. Dupa, znowu 15 tysięcy. To było fajne, no nie wygrałem dlatego, że miałem lepszy, szybszy samochód z większą mocą. Wygrałem dlatego, że jakoś tak przywarciłem troszeczkę. Udało mi się troszeczkę omotać na tego bota kierowcę i pojechałem taką dziwną, krótszą drogą, do której nie byłem pewny, no bo trzeba było tam rozwalić siatkę, a nie wiedziałem, czy można ją rozwalić i przejechać przez nią, jak na przykład tutaj. Bo niektórych obiektów nie da się przejechać i trzeba jechać naokoło w Fordzie ze względu na jakieś tam limity i tak dalej, ale tutaj mi się ładnie udało pojechać skrótem. Co mogę powiedzieć o tym moim Escalade'zie? Bardzo ciężko się nim skręca. Może tak, ciężko mi teraz tak powiedzieć dokładnie, że się nim ciężko skręca, czy dobrze, czy ciężko, bo jest deszcz, jest ślisko, ale już się robi powoli pogodnie, a więc będę mógł sprawdzić mniej więcej jak się nim jeździ, jak się prowadzi. Przyspieszenie nie jest magiczne, to powiedzmy sobie szczerze.
ale brzmi bosko. Tego nie słychać, dopiero słychać jak się tak nakieruje kamerę z przodu. To jest niesamowite. 220 km na godzinę w klasie A to nie jest dobry wynik, ale musicie brać pod uwagę fakt, że będę się ścigał prawdopodobnie z SUV-ami, czyli z samochodami z tej właśnie klasy, więc tak naprawdę nie mam się czego specjalnie obawiać. No, będą to boty z tego samego poziomu co i ja. Zobaczmy te zalety, bo ja już dawno tutaj nie wchodziłem. 15 punktów mam. Dobra, weźmy sobie to. Teraz gramy sporo na multiku, więc mi się to przyda. Praktycznie wszystkie części do ulepszeń. Ok. Co my tu jeszcze mamy? Tu mnożnik może wynieść 6. Ok. Zostało mi jeszcze coś. Gra w zainfekowanych, to nie. Ok, to się przyda, bo często robię sobie te kombinacje. No i tutaj już tego nie będę mógł odblokować, bo to jest... A nie, za 2 punkty. Ok. To pewnie odnosi się do trybu multi. No ale skoro i tak to jest jedna z ostatnich umiejętności, a pozostałe mi 2 punkty, to można sobie to wykorzystać. Dobra. No to co, próbujemy tutaj polepszyć trakcję. Może tak, start teraz sprawdzimy. Troszeczkę źle, że jadę z górki. Ten start, tego startu nie zbadamy sobie za dobrze, ale tu jest chyba taka dosyć prosta droga. Wygląda na to, że tak z przodu te koła zabuksowały odrobinę. Za mało mocy, zdecydowanie za mało mocy. Nie czuję tej mocy, a to źle, więc trzeba się trzeba się troszeczkę podkręcić. Dodamy tutaj 2 turbosprężarki. Dodamy coś jeszcze. Zobaczymy, co da lepszy efekt teraz po tym takim wstępnym tuningu. Damy szersze kapcie z tyłu i z przodu. Troszeczkę pogrzebiemy w dyferencjale. Bo tak naprawdę chciałbym sobie bardziej przetestować jakiś inny samochód, bo chciałem też SUV-a, ale nie takiego wielkiego. Może nie. Może bym chciał pick-upa bardziej. O. Ulepszenia. Dobra. Ospoilerowania tutaj nie daję. Dolot. Jeśli chodzi o 2 turbosprężarki, ja widzę, że tutaj troszeczkę charakterystyka się różni od na przykład sprężarki wyporowej i sprężarki odśrodkowej. Ale ogólnie rzecz biorąc, 2 turbosprężarki dają tak czy inaczej lepszy efekt. No i prawie się uda ten samochód zrobić w klasie, wymaksować w klasie A, co jest też istotne. No i teraz kolejna sprawa, czyli typ opon. Co nam się stało? Słuchajcie. Zmieniamy typ opon i samochód jest w klasie S1. To ja jestem ciekawy. Ja jestem ciekawy, jak to będzie jeździć na w klasie S1. Spróbujmy. Czemu nie? Kurde. Czemu nie spróbować? Tak, weźmy sobie tu oponki jakieś. Tutaj z przodu mamy ok, ale z tyłu dajmy sobie jakieś inne. Chociaż przód bardziej buksował z tego, co widzieliśmy. A dajmy takie opony. Co nam da lepsze efekty? Właściwie to nie ma dużej różnicy tutaj w statystykach. Możemy troszeczkę jeszcze samochód odciążyć jakby felgami wieloczęściowymi, jakie by tutaj pasowały. Minus 20 aż kilogramów, to jest bardzo dużo. Te felgi są, mają naprawdę konkretny cal, więc trzeba to nawet brać pod uwagę, jeśli chodzi o odciążenie. I zauważcie, że osiągi również się zmieniają, kiedy polepszają, kiedy wkładam takie lepsze, lżejsze po prostu felgi. Więc na to warto zwrócić uwagę. Teraz tylko kwestia wyglądu. Myślę, że te będą pasować. 500 tam widziałem KW. A moment, jeszcze zobaczymy, czy jakieś są lżejsze. Nie, te są tej samej wagi. I te prawdopodobnie będą też tej samej wagi. Albo cięższe.
Mogę jeszcze takie dać, a dam takie, ciekawsze są. One są tej samej wagi, więc to nie ma znaczenia. Rozmiar. Tak, teraz nam się waga zwiększa, więc na tym nam nie zależy. W sumie i tak są te felgi bardzo duże, więc nie ma tutaj potrzeby się z tym bawić. A teraz dostrojenie auta, czyli tuning. Interesuje mnie dyferencjał, jak jest ustawiony. Bilans 50 na 50, dajmy bardziej na tył, może nie w 80 albo w 8, nie. Dobra, zobaczymy, jaki efekt będzie teraz. Nie zamierzam go mieć w klasie S1. 848 punktów. Cholera, dla SUV-a. Może inaczej, nie da się tego, dobra, zastosuję. Ale jeszcze co bym chciał tutaj zrobić? Co mi tutaj brakowało? Chciałbym, aby był troszeczkę bardziej hardkorowy przy skręcaniu, ale to może sprawić, że będzie mi dupę zarzucało. Dobra, zmniejszymy troszeczkę ciśnienie w oponach z tyłu. Gdzie chcemy mieć lepszą przyczepność? Lepszą przyczepność chcemy mieć z tyłu, żeby nam nie zarzucało tak dupy. I zobaczymy, co się stanie z tym autem. Klasa S1. Escalade. Co? Słuchajcie tego. Ej, no kurde. Wyłaź stąd. Hej, co tam słychać? Z wami. Dobra, jedźmy. Posłuchajcie, jak ten samochód dziwnie brzmi. Będę stał w miejscu. Niesamowite. Dobra, przetestujmy go. On wygląda troszeczkę za bardzo standardowo, jak na... chodzi mi tu o kolor głównie. Jak na samochód o takiej mocy i takich osiągach, parametrach. Powinienem troszeczkę może zmienić kolor, albo zastosować jakieś malowanie proponowane przez graczy. Zobaczymy, co tutaj jest dostępne. No jeśli już to zrobię, będę mógł wybierać się na mistrzostwa. Wow! Ale dźwięk się zmienił. Nie mówię tu tylko o turbosprężarce, którą słychać, ale też o tym, że jest ten dźwięk taki jakby bardziej wytłumiony. Nie wiem, jak to inaczej mogę powiedzieć. No i jest oczywiście samochód troszeczkę obniżony. No i powiem wam, co to tu jedzie. Ferrari, ale wygląda zajebiście. Robimy mu fotę. Team Forza. Zajebiście. No to co? Zmienimy troszeczkę malowanie. Nie wiem. Nie chcę zmniejszać mocy osiągów ogólnie w tym aucie. Tak naprawdę mocy bym nie zmniejszył, tylko zmniejszyłbym przyczepność, jeśli chciałbym go obniżyć do klasy A. Mógłbym to obniżyć, co prawda, moc, ale wtedy... No nie wiem, na pewno by bardziej buksował, jakbym zmienił te opony, a nie zmniejszał mocy. Jakbym zmniejszył moc, a nie zmieniał opon, to był taki zamulony. A teraz jest odpowiedni, mi taki pasuje. Jestem strasznie ciekawy, jak będzie mi szło na tych zawodach, jeśli już do nich dołączę. Ale zanim to, jeszcze tylko szybciutko zmieńmy sobie lakier w tym aucie. Pisaliście mi w komentarzach, abym zajął się poszukiwaniem tych zaginionych samochodów. I ja mam taką prośbę, żeby ktoś, kto wie, jak się te samochody odszukuje, żeby mi napisał w komentarzach, jak się to robi. Bo ja szukałem już bardzo długo jednego samochodu i nie mogłem na niego jakoś trafić. Ktoś mi chyba nawet pisał jakąś radę, ale już zapomniałem. Więc wszystko jedno. Dobra, lakierowanie. Aha, miałem zobaczyć projekty, więc najpierw projekty. Zobaczymy, czy się wczytają teraz, bo się czasami nie wczytują. Nie wiem, ile będę czekał na to. Znowu się wczytują 6 godzin, więc
Nie chce mi się czekać. Wezmę jakieś lakiery gotowe. No nie wiem, jaki kolor. Kolory producenta. Czarnuch fajnie wygląda. Kolory specjalne. No tutaj można by wybrać jakiś specjalny kolor. Bo to naprawdę nie jest standardowy samochód. To co on teraz robi, to jest masakra. Da się obracać kamerę, fajnie. Poprzednie kolory. Aha. Tutaj mamy imitację włókna węglowego. Bardzo fajnie to wygląda, więc zostawmy. No i jeszcze przyciemnimy szyby. Felgi. O, tego to nie chcemy zmieniać, prawda? Kolory specjalne. Nie, podobały mi się takie żółte obramowania. Spoiler, lusterka oddzielnie można pomalować. Ale nie chcemy tego robić. Maskę tak samo oddzielnie można. Dobra. Zapisujemy dla bieżącego samochodu. I myślę, że mogę powoli wziąć udział w kolejnych zawodach. Jestem ciekawy, jak to wypadnie w tym aucie. Przypominam, klasa S1.